Discektomia odcinka lędźwiowego. Rehabilitacja. Jesteś po zabiegu usunięcia przepukliny i nie wiesz, czy powinnaś ćwiczyć, czy raczej czekać. Wiesz, że masz uważać, ale nie wiesz dokładnie na co. Chciałabyś wrócić do sprawności, ale nie wiesz jak ćwiczyć. Obejrzyj to nagranie. Jakie są etapy postępowania już po zabiegu mikrodistektomii, czyli usunięcia przepukliny dysku? Jeżeli jesteś po zabiegu usunięcia przepukliny kręgosłupa, to pierwsze pytanie, jakie powinnaś sobie zadać, brzmi, co robić, aby sobie nie zaszkodzić. Jak chronić operowane miejsce i stworzyć warunki odpowiednie do jak najlepszej regeneracji dysku. Otóż to badanie zawiera informacje na temat tego, jak powinna być podzielona rehabilitacja po operacji w zależności od danego okresu. I tak. Pierwsza faza to faza bez rotacji i bez zgięcia. Żeby więc chronić operowane miejsce, powinna się unikać właśnie zgięcia i rotacji w czynnościach dnia codziennego. Wstawanie z leżenia, wstawanie z siedzenia, ubieranie butów – wszystkie te czynności da się zrobić w sposób bezpieczny. Przykład: wstawanie z leżenia. Druga faza to faza przeciwruchu, gdzie możemy odzyskiwać ruch zgięcia. Często jest tak, że ten okres odpoczynku i ochrony po operacji powoduje w pacjentach strach przed ruchem, na przykład przed zginaniem się. Taka sytuacja nazywa się kinezjofobią, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak w bezpieczny sposób odzyskiwać poszczególne ruchy. Trzecia faza, nazwana rotacyjną, podobna zasada jak wcześniej, uczymy się odzyskiwać utracony ruch. Czwarta faza to pełny powrót do sportu, gdy już mamy prawidłowe, pełne zakresy ruchu. W każdej fazie protokołu zaproponowano różne ćwiczenia i postępowania, które są dostosowane do aktualnego etapu gojenia się dysku. Dokument podkreśla, że każdy pacjent jest inny i może wymagać indywidualnego dostosowania protokołu. Wiesz już, jak chronić operowane miejsce, jak wykonywać czynności dnia codziennego. Aby dysk goił się optymalnie, teraz powinnaś zadać sobie pytanie: Czy powinnam ćwiczyć, czy raczej biernie czekać? Tutaj jest badanie odpowiadające na to pytanie. Jak wykonano to badanie? 30 osób, które przeszły operację mikrodisektomii, zostało losowo podzielonych na grupy ćwiczeniowe i do tej, która nie ćwiczyła. Po operacji pacjenci z grupy ćwiczeniowej podjęli 12-tygodniowy domowy program ćwiczeń, rozpoczęty natychmiast po operacji. Skoncentrowany na poprawie siły i wytrzymałości pleców, mięśni brzucha, dolnych kończyn oraz ruchomości kręgosłupa i bioder. Mierzone były takie parametry jak indeks niepełnosprawności, skala wizualna-analogowa, powrót do pracy czy ogólny status funkcjonalny. Jakie były wnioski z tego badania? 12 tygodniowy program ćwiczeń pooperacyjnych rozpoczynających się natychmiast po operacji może poprawić ból, niepełnosprawność i funkcję kręgosłupa u pacjentów, którzy przeszli mikrodistektomię. Po 12 tygodniach grupa ćwiczeniowa wykazała znaczącą poprawę w takich parametrach jak skala wizualna analogowa, indeks niepełnosprawności, oraz niektóre subparametry funkcjonalne w porównaniu do grupy kontrolnej. Jeśli więc chcesz odczuwać mniejszy ból, czuć się mniej niepełnosprawna i lepiej funkcjonować, warto jest wdrożyć zestaw ćwiczeń. Musisz tylko wiedzieć, jakie ćwiczenia wykonywać. Na tym etapie wiemy już, że powinnaś chronić operowane miejsce, a także wykonywać zestaw ćwiczeń. Pytanie brzmi, jakie ćwiczenia wykonywać. Na ten temat także znajdziemy publikacje naukowe. Najważniejsza jest aktywacja mięśni, które stabilizują kręgosłup. Mięśnik grzbietu, mięśnik brzucha. Ważne jest także wzmocnienie pośladków, poprawa mobilności bioder i wzmocnienie nóg, bo to one na początku przejmują część funkcji kręgosłupa. Kiedy rozpocząć ćwiczenia i czy jest to bezpieczne? Ćwiczenia powinnaś rozpocząć tak szybko, jak pozwoli Ci na to Twój stan. Nie ma konkretnego terminu, do którego trzeba czekać. Musisz tylko pamiętać, aby ćwiczenia były dostosowane do Twojego stanu. Żeby wzmocnić brzuch nie musisz i nie powinnaś robić brzuszków, ale brzuch można ćwiczyć poprzez aktywny wydech połączony z unoszeniem nogi, gdzie kręgosłup jest bezpieczny i ustabilizowany. Mięśnie grzbietu możesz ćwiczyć także w stabilnej pozycji, pracując z ręką, która jest oddalona od miejsca operacji. Gwarantuje to więc bezpieczeństwo. Kolejnym etapem, ale dopiero po upływie pewnego czasu, jest odzyskiwanie zakresu ruchu. Jeżeli po zabiegu ograniczyłaś pewne ruchy, takie jak zgięcie i rotacja, pociągnęło to za sobą pewne konsekwencje. Pierwszą z nich jest kinezjofobia, czyli strach przed tym ruchem. Często słyszę od pacjentów, nie robiłam skłonów od trzech miesięcy, boję się. Strach ten można i trzeba przełamać poprzez odpowiednie ćwiczenia. Powyższe informacje są częścią e-booka, który przygotowałem dla pacjentów po zabiegu usunięcia przepukliny w odcinku lędźwiowym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij w link znajdujący się w opisie.